Witam państwa serdecznie. Jesteśmy na plantacji truskawek. To jest odmiana rumba. Jesteśmy w Olszowej Woli. Proszę państwa, ta rumba jest w drugim roku owocowania, ale to będzie jej pierwsze duże owocowanie. W zeszłym roku było symboliczne. W tym roku, natomiast właściciel zdecydował się troszeczkę ją podgonić. Więc była przykrywana włókniną, ale to nie była włóknina rozłożona na całą zimę, tylko w lutym dopiero. Więc przyspieszenie jest takie całkiem sympatyczne. Oczywiście no nie takie jak na przykład w rejonie Czerwińska. Tam są dużo cieplejsze stanowiska i tam przyspieszenie jest o wiele większe. Ale jak na ten sezon, jak na ten rejon, to jest naprawdę bardzo dobry stan, zarówno liści, jak i kwiatów. Te kwiatostany są na takich bardzo grubych, mięsistych ogonkach, więc widać, że to będzie naprawdę piękny towar. Proszę Państwa, co tu było dawane od wiosny? W pierwszej kolejności były dawane E, kwasy humusowe to był preparat Humi Brown Gold e, obowiązkowo, tak jak ja to zalecam, z dodatkiem NoRivid Plus, czyli mikroorganizmy. E, były też e, dawane dwa strzały e, NPK fosforowe e, do żylnie. E, za drugim razem był wykorzystany Green Plant 123612. E, następnie były dwa strzały fertygacyjne zrobione wieloskładnikiem. To był akurat Kinglife 2020-20. E, no i był już jeden zabieg nawozem KALFON. KALFON 14-11-22 plus 8% wapnia plus mikroelementy, bo taki jest skład tego nawozu. E, Charakterystycznym elementem tego nawozu jest to, że on mocno dosyć zakwasza wodę. E, czy to jest potrzebne w truskawkach? E, proszę Państwa, jeśli woda, która, z której korzystamy tu w rejonie Grójca, ze studni głębinowych ma pH około 7,5, to jeśli dzięki Kalfonowi udało nam się zbić to pH w okolice 6, 5, 8, no to chyba dla truskawki jest to takie idealne. Więc. Warto to zrobić. Na pewno dzięki temu będzie też lepsze wykorzystanie mikroelementów. No i zresztą widać, że ta plantacja naprawdę ma się dobrze. Tutaj, oczywiście, na początku sezonu był jeszcze nawóz wieloskładnikowy posypany. On miał problemy z tym, żeby się troszeczkę rozpuścić jeszcze miejscami. Widać go gdzie niegdzie, ale te problemy i tak były naprawdę małym pikusiem w porównaniu z tym. Co się dzieje na innych plantacjach, które nie były przykrywane, nie były wcześniej nawadniane i tam te nawozy wieloskładnikowe po prostu do tej pory leżą na wierzchu, absolutnie nie chcą się rozpuścić. Dzisiaj tutaj pół godziny temu w okolicy przeleciał taki całkiem fajny deszczyk się wydawało, ale niestety tu wszystko się kurzy. Tego deszczu jest po prostu zdecydowanie za mało. A tak naprawdę proszę państwa, dopiero jak woda ta z nieba pokropi, poleje, to te truskawki dopiero nabierają takiego swojego prawdziwego wigoru. Więc liczymy, że w tej chwili, jeśli dzisiaj nie popada, no to pewnie w piątek ma tak porządnie zlać i wtedy te truskawki mam nadzieję wszędzie już zaczną rosnąć tak jak należy. Bo nie wszędzie jest tak fajnie jak tutaj. Proszę Państwa, co było do list nie dawane? E, oprócz tego, że na początku były te kwasy homusowe, e, były jeszcze później... A jeszcze wrócę. Były dawane też aminokwasy, aminokwasy roślinne w preparacie witork. Zaznaczam, że Vitork jest to taki rodzaj aminokwasów, który został stworzony specjalnie do, do stosowania do glebowego. Więc ten Vitork tutaj nie był dany do listnie, tylko razem z fertygacją. Vitork stosowany do listnie tak średnio powiedzmy działa, natomiast podany dożylnie naprawdę robi świetną robotę, jeśli go podajemy do korzenia. No a teraz tak, do listnie. Był dawany już tutaj nutrygrin, czyli koncentrat aminokwasów. Był podawany razem z nawozem borogrin. Był też dawany algaren. Algaren był podawany w tym przypadku, to wyszła jakaś pomyłka, bo był dawany razem z Green Mixem, czyli magnes i mikroelementy. E, proszę Państwa, zaznaczam jednak, że według e, włoskich zaleceń Algarenu Twin i Green Mixa nie powinno się mieszać. E, ale tutaj było zastosowane, nic się nie zważyło, świetnie zadziałało. E, właściciel jest zadowolony i rośliny, jak widać, też. E, w każdym bądź razie e, było dokarmianie naprawdę już 4 5 strzałów fertygacyjnych. Jutro będzie podana dożylnie też saletra wapniowa. No i może jeszcze będzie zastosowany jak, jakaś saletra wapniowa posypowo, ale chyba na razie nie widać takiej potrzeby. To, co zrobiliśmy, jak na razie wygląda naprawdę świetnie. Natomiast, proszę Państwa, zupełnie inaczej wygląda sytuacja na tych plantacjach, które nie były przykrywane. W tym roku te plantacje po prostu mocno ucierpiały od tych mrozów, zwłaszcza marcowych. No i trzeba powiedzieć, że te rośliny są takie udręczone. Wczesne podawanie nawozów wieloskładnikowych i azotowych nie przyniosło spodziewanych efektów, ponieważ no, była ogromna susza i te nawozy nie miały szansy zadziałać. Tam, gdzie plantatorzy są zadowoleni, to zazwyczaj tam, gdzie posypali nawozy, ale poszła też deszczownia. To w takim przypadku miało E, szansę zadziałać. Jeśli nie było deszczowni, no to w wielu przypadkach te nawozy po prostu leżą na wierzchu, a rośliny wyglądają naprawdę bardzo, bardzo e, mizernie. E, I na plantacjach tych e, zwykłych, powiedzmy na marmoladzie, która jest w ogóle w tym roku nie, no zazwyczaj nie jest przyspieszana przecież, e, spotykamy się z problemem, którego wcześniej nie mieliśmy. Widać, że w tym roku będzie brakowało liści. Natomiast pąki kwiatostanowe są niemalże gotowe na wierzchu, gotowe niemalże, żeby zaraz wystrzelić. E, więc w tym roku trzeba zrobić coś innego niż zawsze polecałem. W tej chwili trzeba włączyć wodę i trzeba podać dużą ilość azotu. W przypadku takich bardzo plennych odmian jak marmolada, gdybyśmy dali nawet tego azotu w tej chwili trochę za dużo i przed czym zawsze przestrzegaliśmy, bo wtedy ro, robi się e, przy takim przeazotowaniu duża masa liściowa i nie wszystkie pędy kwiatostanowe wyrastają. Proszę Państwa, w tym roku to może być zaleta. Bo jeśli wybiją wszystkie pędy kwiatostanowe przy bardzo skromnym ulistnieniu, to będziemy mieli mnóstwo owoców bardzo drobnych. Eee, to nie będzie sprzedawalne. Po pierwsze, po drugie, jeśli puścimy pracowników w tym roku, a pracowników brakuje, dorwania truskawki, która jest drobna, im w ubiankach nie przybywa, im dniówka wychodzi kiepska, no i co zrobią? Uciekną. Więc lepiej mieć troszeczkę mniejszą ilość kwiatostanów, ale żeby te owoce były wyrośnięte. W związku z tym, na wszystkich tych plantacjach, gdzie jest tak właśnie bardzo słabe rośliny, bardzo skąpe zapowiada się ulistnienie, tam proponuję w tej chwili już ruszyć z nawozem, z saletrą wapniową i woda, 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 bo tylko dzięki tej wodzie te nawozy będą mogły zadziałać. No i co? W tym tygodniu chyba tyle. Zapraszam Państwa. Następne spotkanie w truskawkach za tydzień.